mam pompę. Przebiłem się przez beton 20 cm, ale widać, że tam jest woda. Nie wiem, teraz to już chyba nawet na 30 cm. I zrobiłem to rurą 90. Kopałem w ten sposób, sobie tutaj zrobiłem takie ostrze. Kopałem, nawet widać jeszcze ślady tych. Wykopałem na metr, potem wodą podeszło. Woda jest, jak widać, na wierzchu. I teraz z tego, co usłyszałem, to jest zła koncepcja, ponieważ w momencie, kiedy teraz by się pojawiło minus 25 stopni, to nawet jeżeli tutaj włożę grzałkę, bo taki był plan, i tej wodzie nie pozwolę zamarznąć, to ziemia wokół przemarznie na przykład na pół metra i tak nie pójdzie to w głąb ziemi, bo jest wysoki poziom wód gruntowych. Więc zmieniam koncepcję. Ta cała ociekowa będzie, ale będzie troszeczkę inna, bo nie będzie tutaj dużej rury, tylko będzie w rogu 50. Odprowadzam to, gdzieś tu idzie pod spodem woda do ścieków. Ścieki idą z domu, więc tam się dostanę i podłączę tą rurę do ścieków. Dzwoniłem wczoraj do gminy. Powiedzieli, że można, jeszcze wyślę pismo oficjalne, żeby mieć to na papierze, że mogę się podłączyć i odprowadzić skropliny z pompy ciepła do kanalizacji. Co do tego, tacy ociekowej znalazłem bardzo fajnego pana, który to dorabia praktycznie na wymiar. Zmierzyłem, wysyłam i pan jest otwarty w ogóle na wymiar, też żeby doradzić, jak to widzi, co zrobić, w jaki sposób. Więc bardzo dobrze. Jak przyjdzie taca, to będę robił kolejne, pokażę, jak to wyszło, jak to wygląda i jak jest. Dobra. Właśnie dotarła taca, całkiem dobrze zapakowana. Jest otwór, tak jak wszystko było zaplanowane. Wysokość, tak jak pan sugerował, nie za wysoka. Będę ją montował, nie wiem, czy dam radę dzisiaj, czy jutro, już żeby przymierzyć. Tamten otwór muszę zasypać cementem, jak mi się uda dzisiaj kupić, no to będę chciał tam też go zakleić, żeby już się nie podmywało pod betonem, a to przygotować na razie, zanim zrobię odpływ. Już mam informację z gminy, że pismo jest gotowe, będą wysyłać, że mogę odprowadzić skropliny do kanalizacji. Po auto się ładuje, ale nie o tym razem. Dziękuję panu serdecznie, dostałem te śrubki. Myślałem właśnie, że będę musiał albo znaleźć śrubki, albo sobie... tutaj są jeszcze, albo dokupić dzisiaj, jak będę jechał, a tu są. Dziękuję. Pierwszy otwór zrobiony. Umieszczę ją na tej wysokości. Oczywiście pasuje idealnie, wszystko zrobione tak, jak trzeba. Umieszczę ją na tej wysokości. Chcę, żeby było troszeczkę miejsca w razie, jakby się jednak coś działo, żeby lód powstawał czy coś. Niewiele to zmieni, czy będę tutaj, a nie będę musiał tego wiercić, tylko wykorzystam te otwory i jednocześnie będę czuł się bezpieczniej w razie, jakby tutaj coś nasypało czy coś. Dobra. Oczywiście śruby okazały się za krótkie minimalnie, dlatego dałem swoje, ale wszystko przypasowało. Dałem na górne, tu w trzech miejscach, a tam na dolne, po rogu, gdzie jest odpływ, żeby zwiększyć troszeczkę spadek. Jak widać, spływa, jest ok. Dobra, zdjąłem ten plastik, bo on powstrzymywał tą troszeczkę wodę, że nie chciała tak ładnie spływać. Jest cała zamocowana. Jak będzie za słabo, to najwyżej tą stronę podniosę o parę centymetrów, dorobię tutaj dziurę i podniosę ją. Albo, żeby nie robić dziury, można dać taką długą śrubę i pod spód to wsadzić jako podpórkę. Ale wydaje mi się, że to będzie ładnie spływać. Jeszcze będzie grzałka do tego. Zeszło się bardzo długo, ale finalnie jest całość zrobiona. Jeszcze przy okazji tynk, tu były też zmiany i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie finalnie jest. Jest do tacy poprowadzona od tacy rura. I tam się dostałem do kanalizacji, tak jak mówiłem. Jest tutaj, jest grzałka kupiona w taśmie. Do 65 stopni się grzeje. Zużywa chyba, na ta cała grzałka zużywa chyba 300 W. Jest zawinięta tutaj, zobaczę, jak to będzie się sprawdzać. I włożona tak daleko, jak składałem to, tak mi się udało włożyć tam. Bo jeszcze zrobiłem syfon, żeby nie śmierdziało z kanalizacji na dole. Więc tyle, co się dało, tyle włożyłem. Tu się przywierciłem. I co? I mamy wtyczkę i mamy inteligentne gniazdko. Gniazdko jest w tej chwili ustawione tak, że ma podać prąd w momencie, kiedy będzie poniżej 0 stopni bodajże. Muszę to jeszcze wybadać, jak to dokładnie ustawić, ale to z praktyki.
Chciałbym to ustawić na przykład w cyklach, że poniżej 0 stopni włączaj się na 10 minut, co godzinę, co 2 godziny, nie wiem, no muszę sprawdzić, jak to będzie działać i w którym momencie jak gdyby to ustawić. Tak to wygląda i tak to wymyśliłem.